No i tak, wiata na dzisiaj skończona, każdy zmęczony, po robocie już posprzątane, a my jeszcze idziemy na fuchę kombajnem, to wam nagramy do końca odcinka, bo nie wiem, ile tam materiału się udało nagrać z tej wiaty. No a wrzucimy zawsze skoszenia, parę ujęć najwyżej, żebyście mieli. Usługowo jedźmy, jedziemy ukosić u znajomego tam na szercach też i tak. Jedziemy kosić. Bo ile? 20 bym zerwał? No, zdaje się tak. Dzięki, siema. Uważaj na głowę. Dobra, ja szukam na krętek. Siebie takie mamy. Mam dwie sztuki! No. Masz nowe jakieś? Mam taką. Bajka, ja starą z kombajnu wziąłem. Zobaczę, jak ten one. Słucham? Bogata to przeżyto z żytem, nie? Tak, to wszystko razem, kurwa. A tu pszenica nawet jest, o kurwa. To jest wszystko. Ale jaka kruchutka już. Tu jest więcej niż wszystko. A ja mam suchy. Mam suchy jest. Żytko dobre. Mam suchy jest. Masz jeszcze jedna? Jeszcze jedna? No to mam jeszcze jakąś, ale taka starsza jest. Ale powinna się nakręcić, no. Masz, zobacz. Tylko tak wiesz, żeby luz był, nie?
Coś tam uleciało, ziema. Coś tam uleci... Co jest? Teraz nie ma czas jedzie. Słuchaj no, ale jakby jeszcze było co zbierać, słuchaj. Ty, no jest tam trochę tego. Jest, ale strasznie dużo ości w jęczmieniu. Dużo ości w jęczmieniu. Masz, Stachu! Nagraj z boku tam. Panie Janku, będzie pan na kamerze. Co ty gadasz? No. Ja jestem rolnikiem. Pana Janka sypiemy. Ale zielonego trochę będzie. Kurwa! Zawalone jest to maru! Zawalone jest! Ale rolnik jest! Mało będzie! Mało! Kurwa, i leci, leci! Zmieści się! Poczekaj, to worek weźmiemy. Ale pan namucił, kurwa! No i to na wasze dużą przyczepę. Nie, no jeszcze, jeszcze! Jeszcze tutaj, syp jeszcze! No dobra, nie ma. Piotruś, masz! Tego pisana to się masz! Na przód, to się tego masz! Do przodu, tak! Jest! No czekaj! No dawaj, sypa! Kurwa, jest tu baru! O, nie wiedziałem! Tak się zajęli, bo weź! Idziemy zbadać.
badać wilgotność. Zobacz, ile najebał. Ale łupie, nie? Widzę, że łupie. Trzeba będzie trochę odkręcić mocarnię. Dlatego też może dostaje. Tak. Ręciane, kurde, te. To. Ale pięknie muci, nie? Ale piękne, pięknie muci. Ale ładny tu jest, ładny łan. Ale wiesz co? No. Te gumki wpuszczają, wiesz, że jeszcze nawalimy. Poważnie? No. Kurde, ale gówno. Czyli to, że pak, że pik. Fasola, czekaj, znajdę gro. Gorczyca, soja, biały ryż, surowy ryż, proso, pszenica, orkisz. Nie, pszenica, orkisz. Czyli oścista, zobacz, jest na pszenica, orkisz, czyli ta oścista. No. Pszenicina biała. Gdzież ten żyto jest? Jest. No a tutaj. Pod ręką jak? Nie jest tragicznie. Mielimy, zobaczymy. Nie, no zbiera się nawet ten. Nawet się zbiera to zboże tutaj, nie? Tam tylko ta lega najgorsza, bo trochę już... Kurwa, wyłączyłem. Ja pierdolę. No to co, ale zrobisz klik i włączysz test i tyle, na nowo. Włącz... On i żyto jest? To jest. Tam pole po jęczmionku nasze. Żółciutka ściernia fajna. Pampa, 17,8, o kurwa. Za dużo chyba. To tyle co moje przeżyto. 18%. Co myślisz, Stachu? No nie wiem, kurwa. No, załadujemy. Wiatru ujmij ze dwa obroty. Dobra. Koś no to i to koś akurat więcej nie skosimy. No nie, bo już wilgoć. Dobra. Od dołu to wilgnawie się. No bo już późno, nie? Polecimy z tematem. Się wysypię na przyczepkę. Polska wygrała. Siatkę? Tak. No dobrze. 1-3. Poświęcę jak lepisko.
będzie prawie pełny. Nakosimy cały zbiór i wsią. Nie wiem, trzeba to zobaczyć. No więcej nie będzie. Ale ładnie sypnęło, jestem zadowolony. Będzie... Nawaliło pełen zbiornik. Niestety tam, o, zostało na dwa przejazdy i trochę. Jedziemy wysypać się. Oruła. Niespodziewane żniwa dzisiaj. Bo deszcze, żeśmy spróbowali i położyliśmy to żytko i będziemy spokojni teraz, tak naprawdę. I tak się stało, że jednak ropy brakło. Mieliśmy 100 litrów, 110 litrów na jęczmień wlane, mieliśmy nie kosić. O, jeszcze kurwa pajączek wyszedł od tej dziadu. Jestem taki zmęczony, moi drodzy widzowie. Ale złapał się w komary, nie uciekniesz. I czekamy na Stacha, poszedł po ropę. Ale zbiorniczek widać. O, aż się wysypuje, jechaliśmy, nagrywałem wam. A teraz czekamy z Piotrusiem. To nie Piotruś? No ja, niestety. Niestety nieprzewidziane koszenie, bo dzisiaj mieliśmy wiatr robić do wieczora. Skończyliśmy o 18 i pojechaliśmy na usługę do pana Janka, bo chciał skosić, bo ma padać i bo ma jęczmień o zimy. No i skosiliśmy ten jęczmień o zimy z żytkiem i się okazało, że to żytko jest do koszenia w miarę. A że ma padać w poniedziałek, wtorek, środa, to mówię, to żyto już poleżałe, to nie da rady je skosić. No i tak. I tak jest, jak jest, że czekamy na ropkę. Zostawcie łapkę i suba, jak się podobał dzisiejszy dzień, bo dzisiaj się dużo...